Debata przedwyborcza w telewizji w Polsce.pl, część trzecia, Marek Pyza, witam ponownie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od najbliższego poniedziałku będziemy mieli taką oto sytuację, że o najważniejszy urząd w państwie kandydują prezydent Andrzej Duda i prezydent Rafał Trzaskowski. Starcie prezydentów w walce o fotel prezydencki. I teraz zastanowimy się nad tym, czy dotychczasowa prezydentura wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, prezydentura w Warszawie, bardziej będzie dla niego sprężyną do tej najważniejszej prezydentury, czy też balastem. Na to pytanie będą odpowiadać Sławomir Potapowicz, Nowoczesna, wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Piotr Mazurek, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, również Rada Warszawy. Dzień dobry, panie radny. Witam serdecznie. To zapytam najpierw w takim razie pana przewodniczącego. Spodziewam się odpowiedzi, że zapewne tyle dobrego zrobił dla Warszawy prezydent Trzaskowski, że cały kraj to doceni. Mylę się? No, Rafał Trzaskowski nie będzie opierał się w swojej kampanii na tym, co zrobił w Warszawie, no bo Warszawa ma swoją specyfikę, jest stolicą Polski i jego zadaniem i celem było to, żeby zrealizować swoje obietnice wyborcze, które zresztą w dużym stopniu są w trakcie realizacji lub część została nawet zrealizowana, jak chociażby program żłobkowy. Natomiast kluczem do dotarcia do serc Polek i Polaków jest oczywiście przedstawienie pewnej propozycji i wizji prezydentury Polski. Samą Warszawą czy dokonaniami w Warszawie pan prezydent Trzaskowski może tylko jedynie udowodnić i pokazać, że ma doświadczenie nie tylko jako polityk rządowy, bo przecież przypomnijmy, że był ministrem rządu polskiego, nie tylko jako parlamentarzysta, bo był też parlamentarzystą i europarlamentarzystą, ale też jest samorządowcem. To jest dodatkowe wzmocnienie jego kandydatury, merytoryczne wzmocnienie jego kandydatury, dające mu dodatkowe doświadczenie, które moim zdaniem może przekonywać bardzo wyraźnie Polaków, że jest to człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, umiejętnościach, horyzontach i to będzie dobry wybór dla Polski. Zgadza się, że sama prezydentura nawet dużego miasta, nawet najważniejszego w Polsce miasta, to może być troszeczkę za mało, nawet jeśli ona jest znakomicie wypełniana, ale na jej podstawie możemy ocenić na przykład wiarygodność polityka i tutaj obóz Prawa i Sprawiedliwości bije w bęben pod tytułem zrealizował 5 z 79 obietnic z kampanii samorządowej. Wciąż pytanie do pana przewodniczącego Potapowicza, czy to trochę nie za mało, czy to nie jest wstydliwy bilans? No, ale mieliśmy okazję ostatnio usłyszeć, że pan prezydent Duda swój program oparł na nie 5-letniej kadencji, tylko 10-letniej, co jest pewnym nowym, jeśli chodzi o prezentowanie przez pana prezydenta Dudę tych obietnic, które miał realizować. Mamy do czynienia z sytuacją takiej, w której pan prezydent Trzaskowski pełni swoje obowiązki od 1,5 roku. W związku z tym każdy rozsądny człowiek ma świadomość tego, że przez 1,5 roku nie da się zrealizować programu, który ma się zapisany na 5 lat. W związku z tym ja traktuję te wszystkie wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości jako właśnie takie walenie w bęben, po to tylko, żeby walić, a im gorzej w Warszawie, tym lepiej, jak rozumiem, dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, co niestety jest szkodliwe dla debaty publicznej, bo uważam, że należy każdego oceniać w sposób racjonalny i na podstawie tego, co dokonał. A tutaj akurat prezydent Trzaskowski w zakresie realizacji swoich obietnic ma naprawdę bardzo duże sukcesy. No to zapytajmy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego tak się czepiacie prezydenta Rafała Trzaskowskiego i chcecie go rozliczać raptem po parunastu miesiącach prezydentury, skoro przed nim jeszcze grubo ponad 3 lata rządzenia Warszawą, jeśli nie wygra nadchodzących wyborów i wtedy będzie można dopiero podsumowywać jego kadencję w stołecznym ratuszu? Pan Rafał Trzaskowski swoje obietnice rozpisywał w czasie i pewne rzeczy miał zrealizować w konkretnym czasie, na przykład w pierwszym roku swojej prezydentury i też tego nie zrobił. Poza tym zaraz po wyborach wycofał się z niektórych obietnic, jak na przykład w sprawie skryb. Zaraz po wyborach w czasie kampanii wyborczej mówił, że Skra zostanie odbudowana, zaraz po wyborach zaczął opowiadać, że no tak, ale najpierw się musi znaleźć sponsor, no i tutaj ale. No, w czasie kampanii wyborczej nie było żadnego ale, tylko obietnica była jasna. Także absolutnie pan Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy wykazał, że nie jest wiarygodny i nie spełnia swoich obietnic wyborczych, które obiecał warszawiakom. Natomiast najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski pokazał prezydenturą w Warszawie, że absolutnie głównym obszarem jego zainteresowań niestety jest ideologia. Jednym z pierwszych działań pana prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie było wypuszczenie tramwaju różnorodności. W ciągu kilku pierwszych tygodni prezydentury w Warszawie podpisał deklarację LGBT, przygotowaną przez środowiska związane z ideologią LGBT, a tymczasem
czasem, jeżeli chodzi o problemy zwykłych ludzi, to pan prezydent nie jest zainteresowany. No ja przypomnę, że na Radzie Warszawy 13 razy, proszę państwa, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale 13 razy odmówiono możliwości przeprowadzenia dyskusji o problemach osób niepełnosprawnych i seniorów w Warszawie. Nikt nie oczekiwał, że pan Trzaskowski i jego ekipa w tydzień czy dwa tygodnie te wszystkie problemy rozwiążą, bo oczywiście na przykład zaniedbania trzech kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz na pewno w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni nie da się naprawić, ale chodziło o rozpoczęcie debaty, chodziło o zauważenie tego problemu. Niestety nie było na to zgody, a Koalicja Obywatelska i Urząd Miasta kierowany przez pana Trzaskowskiego nadal kolejnych problemów osób niepełnosprawnych na przykład nie widzą, chociażby odmawiając przywrócenia turnusów ratujących zdrowie tych osób. Myśmy wnioskowali o bardzo wiele różnego rodzaju debat, przedejmowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy, chcieliśmy rozmawiać o problemach mieszkańców, to, ale niestety nie było zainteresowania. To za to na mamy różnego kropkę, rodzaju radny, ideologiczne wrzutki skoro, i na to czas jest. Skoro dotknął pan kwestii niepełnosprawnych, pozwólmy odpowiedzieć panu radnemu Potapowiczowi, dlaczego aż 13-krotnie trzeba było i wciąż bez skutku prosić o debatę w tej sprawie na Radzie Miasta. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bo rzeczywiście tutaj chciałbym się odnieść do kilku wątków, które zostały poruszone. No to jest podstawowa różnica między nami a Prawem i Sprawiedliwością, że PiS chce debatować, a my realizujemy. Przypomnę, że w sprawie akurat przystanków i dostosowywania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bo to się też przewijało między innymi w różnego typu wystąpieniach także pana radnego Mazurka. Akurat Warszawa ma bardzo duże postępy, także w zakupie taboru odpowiedniego dla osób niepełnosprawnych. Ale pojawił się też wątek dotyczący Skry. Ja się bardzo cieszę, że pan radny ten wątek porusza, dlatego że to trzeba po prostu wyprostować. Jest tu tak duża manipulacja, to że w głowie nie mieści. Znaczy, jeżeli pan radny nie słucha na sesjach Rady Warszawy, chociażby prezydenta Trzaskowskiego, radnych Koalicji Obywatelskiej, to nic dziwnego, że jakakolwiek debata z panem radnym jest bezsensowna. Tym bardziej, że my... No niestety właśnie słucham, niestety. Panie redaktorze, chciałbym tylko prosić, bo ja słuchałem pana radnego i... Przepraszam. Proszę odpowiadać, kończyć wypowiedź. To już zmierzam ku końcowi, panie redaktorze. Otóż jeśli chodzi o Skrę, no to mamy bardzo prostą rzecz. Tutaj mamy do czynienia z prezesem, który nie chce wdać kluczy. Przegrał rozprawę, w kwietniu złożył apelację i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie sądowe. Środki finansowe w wysokości 30 milionów złotych są zarezerwowane w programie Przyjazna Przestrzeń i jesteśmy gotowi do zrealizowania Skry. Natomiast pan radny wie o tym dobrze, bo było to mówione na sesji Rady Miasta Stołecznego wielokrotnie, że my dzisiaj do tego obiektu nie możemy wejść. Jak tylko zostaną wydane klucze przez prezesa, który nawiasem mówiąc był przecież w Radzie Społecznej do spraw sportu przy panu ministrze Wiktorze Bańka, był aktywnym wspierającym kampanię pana prezydenta, pana przepraszam, europosła Jakiego. W związku z tym, jeśli państwo w tej sprawie macie osobę, która nie chce wydać kluczy, nie chce wydać miastu nieruchomości, no to potem się nie dziwcie, że ta inwestycja nie jest realizowana. Natomiast jak będzie rozstrzygnięcie sądowe i będzie na korzyść drugie, bo pierwszą sprawę żeśmy wygrali jako miasto i będzie korzystne dla miasta, to zapewniam pana radnego, że jeszcze w tej kadencji zdążymy zrobić Skrę i mam nadzieję, że pan radny Mazurek, jak i całe Prawo i Sprawiedliwość będzie się cieszyć z tego, że Skra zostanie wreszcie oddana mieszkańcom i sportowcom, których zresztą miasto w wysokości ponad 240 milionów, a także dodatkowymi panie przewodniczący, to teraz dajmy odpowiedzieć w takim razie, dajmy odpowiedzieć radnemu Mazurkowi na to, czy wczoraj na konferencji prasowej na Skrze właśnie premier Mateusz Morawiecki nie do końca wiedział, o czym mówi. Te zarzuty również radnych wynikają z jakiejś niewiedzy, którą sugeruje, czy też niechęci do przyswojenia tej wiedzy, którą sugeruje pan radny Potapowicz. Co z tą Skrą? Nie, no oczywiście ja się bardzo cieszę, że w okresie kampanii wyborczej nagle się okazuje, że ratusz te pieniądze znajdzie. Przypominam, że to pan prezydent Trzaskowski mówił o tym, że należy szukać prywatnego sponsora, chociaż w czasie kampanii wyborczej mówił, że to miasto zapłaci po wyborach zmienić zdanie. Ale okej, bardzo się cieszę, że nawet w kampanii wyborczej tego typu deklaracja pada. No szkoda, że niestety inne inicjatywy, które nie zostały tak bardzo przez Prawo i Sprawiedliwość nagłośnione i nie spotkały się wówczas z dyskusją w mediach, nie mogą liczyć na państwa pomoc, na przykład robotniczy klub sportowy na Okęciu, gdzie mamy kompletnie niezrozumiałe działania polegające na próbie zabrania gruntu temu klubowi z 90-letnią tradycją przez Urząd Miasta. 22 kwietnia napisałem bardzo krótką interpelację do pana prezydenta, która zawierała trzy bardzo proste pytania dotyczące tego gruntu, przyszłości tego gruntu oraz przyszłości klubu RKS Okęcie. Wie pan przewodniczący Potapowicz bardzo dobrze, bo ma doświadczenie w samorządzie, że w ciągu 14 dni powinna nadejść odpowiedź w tej bardzo ważnej dla mieszkańców sprawie.
Dwa tygodnie powinna nadejść odpowiedź. Minęły dwa miesiące, nie dwa tygodnie, tylko dwa miesiące i tej odpowiedzi cały czas nie ma. No niestety widzimy, że tam być może zainteresowanie mediów jest mniejsze, no i tam takiej reakcji jak w przypadku Skry, gdzie jest kolejny raz zmiana zdania, tym razem oczywiście zmiana zdania słusznie na korzyść mieszkańców, tam jest temat mniej medialny, to nawet i w kampanii wyborczej nawet nie ma odpowiedzi na pytania zadane. Zresztą pan Rafał Trzaskowski nagminnie nie udziela na czas odpowiedzi na interpelacje radnych. No kiedyś powiedział w mediach, że jego wadą jest zbytnia punktualność i zbytnia dokładność. No jakoś nie widać tego w przestrzeganiu prawa, jeżeli chodzi o terminy odpowiedzi na te interpelacje. Ja złożyłem kilkadziesiąt interpelacji, to były w większości interpelacje dotyczące bardzo konkretnych problemów konkretnych mieszkańców Warszawy ze wskazaniem miejsca, ze wskazaniem środowiska, które się zgłasza z prośbą o pomoc. No niestety takie problemy nie znajdują zainteresowania w ratuszu. W przeciwieństwie do ideologii, do środowisk skrajnej lewicy, do ludzi, którzy na przykład chcą wystawiać bluźnierczą klątwę w Teatrze Powszechnym i czynią to za pieniądze miasta w miejskim teatrze, który dostaje bonusy finansowe. No problemy zwykłych ludzi niestety są gdzieś tam na szarym końcu. Panowie, to zmieńmy w takim razie temat, żebyśmy zdążyli... Panie redaktorze? Króciutko, panie radny, króciutko dosłownie. Panie radny, no to jest naprawdę niewyobrażalne, co pan w tej chwili opowiada. Przecież ta sprawa Okęcia stawała na Komisji Rady Miasta. Byli pańscy koledzy, zgłaszali pytania. Na pytania wszystkie zostały im udzielone odpowiedzi. Bodajże pan Patryk Górski, który jest członkiem waszego klubu, był na tej komisji. Zgodziliśmy się do sentencji, która została wypracowana przez komisję. Sprawa była też na komisji dzielnicy. Panowie, bo wchodzimy bardzo szczegółowo, drobiazgową kwestię, która może być trochę niejasna dla mieszkańców innych miast. Jak chcemy dalej działać? Przepraszam, panie redaktorze, bo mam wrażenie, że mówimy razem. Tak, troszkę mówimy razem, bo nie chciałbym aż tak drobiazgowo analizować kwestii klubu RKS Okęcie, który zresztą dziś zmaga się z innymi problemami, bo strażacy go zalali. I rząd już chciałbym od razu odpowiedzieć na to, co zostało powiedziane. Jasna sprawa. Największy kryzys w czasie prezydentury Rafała Trzaskowskiego, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, dotyczył oczywiście oczyszczalni ścieków Czajka i trochę w nawiązaniu do tego chciałem zapytać panów o to, czy dziś, już abstrahując od Czajki, kąpiel w Wiśle jest bezpieczna. Pan radny Potapowicz. Tak. Nie wiemy, jakie są zalecenia różnego typu służb, w tym głównego inspektora sanitarnego. Natomiast to, co myśmy robili ze zrzutami wody, to, co miało w przypadku Czajki, kiedy nastąpiła awaria, no to wtedy oczywiście w tych miejscach, gdzie następowały zrzuty, oczywiście nie. Natomiast czy dzisiaj kąpiel w Wiśle, tak jak, nie wiem, tydzień czy miesiąc temu jest bezpieczna? Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że chyba tak. Natomiast to, z czym, jak rozumiem, do czego pan nawiązuje, to jest kwestia w tej chwili dokonywanych zrzutów wody, zgodnie zresztą z prawem, na podstawie przelewów burzowych. To się po prostu odbywa. Zresztą 100 polskich miast jest wyposażone w takie przelewy burzowe. Na bieżąco sytuacja jest monitorowana w związku z bardzo mocnymi opadami, którymi mamy do czynienia w Warszawie. Przecież to jest od 17 mm do prawie 53 mm na metr kwadratowy. W związku z tym miasto, jakiekolwiek miasto, nie tylko Warszawa, ale większość miast w Polsce, musi być dzisiaj przygotowane do tego, żeby tę wodę, czy nadmiar tej wody, która jest przy okazji burz, móc zrzucać. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje i co jest w tej chwili opowiadane na temat tego, że Warszawa zrzuca jakoś dodatkowe nieczystości do Wisły, jest po prostu kłamstwem i nieprawdą, dlatego... Czy to znaczy, że prezes spółki Wody Polskie podaje nieprawdę, że 45-krotnie w ostatnich latach nielegalnie właśnie dokonywano tego zrzutu? Pytam o tę kwestię, bo sam na własne oczy widziałem parę dni temu, jak dzieci kąpały się po praskiej stronie Wisły, w naszej rzece, i gdy wczoraj usłyszałem o tym, że raz na jakiś czas takiego zrzutu się dokonuje, to zastanawiam się po prostu, czy mieszkańcy nie powinni być o tym, no tak najzwyczajniej w świecie, informowani. To pytanie do radnego Mazurka. No oczywiście, ale ja bym tutaj nie wierzył akurat instytucjom miejskim, ponieważ pamiętam, że w sprawie awarii Czajki mieliśmy do czynienia z opóźnianiem przekazania opinii publicznej tych informacji. No poza tym mieliśmy przecież sytuację, w której w ciągu dwóch dni zepsuły się dwa kolektory, w tym kolektor awaryjny. Nawiasem mówiąc, jak wiemy z mediów, nie wszystkie przeglądy, które tam powinny zgodnie z tymi obowiązującymi przepisami tam się odbywały, a przecież nie jest to jakaś oczyszczalnia
sprzed kilkudziesięciu lat, tylko to jest dosyć nowa oczyszczalnia. Przypomnę, że z wielką pompą te oczyszczalnie otwierali Donald Tusk i Hanna Gronkiewicz-Waltz zaledwie kilka lat temu, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby... I była to jeszcze jedna z najdroższych w ogóle oczyszczalni w Europie, więc ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy wydawali tak duże pieniądze, gigantyczne kwoty z budżetu po to, żeby oczyszczalnia działała kilka lat, a następnie, żeby się psuły dwa kolektory, w tym kolektor awaryjny w ciągu dwóch dni. No to po prostu jest dowód kompletnej nieudolności ekipy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którą najpierw kierowała Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, obecnie kieruje nią Rafał Trzaskowski. No, umiejętności zarządzania miastem niewątpliwie są jakimś testem przed próbą objęcia najważniejszego urzędu w państwie. No i pan Rafał Trzaskowski tego egzaminu ewidentnie nie zdaje. A ostatnie słowo na obronę Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie Sławomira Potapowicza brzmi? Proszę, po raz kolejny mówione nieprawdy. Po pierwsze, jeden przegląd, o czym pan dobrze wie. Po drugie, nie było żadnego przedłużania. Wszystkie służby miejskie zostały w sposób właściwie poinstruowane i przekazały informacje do centrum rządowego. Więc proszę nie opowiadać kłamstw, że w jakikolwiek sposób były jakiekolwiek czynności zaniedbane. Wszystko było zgodnie z procedurami zrobione i zrealizowane. Natomiast jeżeli pan chce obwinić Rafała Trzaskowskiego o to, że zrobił dziurę w kolektorze, no to naprawdę trochę rozsądku. No, zdarzają się sytuacje awarii. Ta awaria nastąpiła. Nie wiem, co pana bawi. To, że nastąpiła awaria, no trudno. No, to, jak państwo żeście realizowali inwestycje w Warszawie, pokazują stosowne dokumenty, gdzie Lech Kaczyński okazuje się jedną z najgorszych postaci, jeśli chodzi o realizację prezydentury w Warszawie, gdzie inwestycje po prostu były nierealizowane, niewykonywane i na najniższym poziomie. W związku z tym, jeżeli pan mówi i próbuje kogokolwiek oceniać, to proszę mieć świadomość tego, że za czasów pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego zrzucano do Wisły znacznie więcej nieczystości o znacznie większym natężeniu i ze znacznie większą szkodliwością, nawet w porównaniu z tym, co było zrzucane przy okazji awarii Czajki. Dziękuję. Musimy kończyć, już nie będę pozwalał na żadne ad vocem, natomiast nie zawsze duża liczba inwestycji oznacza dobro dla mieszkańców. Przekonaliśmy się o tym również w Warszawie i to od wielu, wielu lat, żeby choćby wspomnieć pewien tunel wzdłuż rzeki, którym możemy się chwalić przed całym światem, bo mało gdzie można takowy znaleźć. Bardzo panom dziękuję. Piotr Mazurek, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Sławomir Potapowicz, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, radni Warszawy, byli gośćmi debaty przedwyborczej w telewizji w Polsce.pl. Dziękuję panom. Dziękuję. Dziękuję. Państwu również dobrej reszty dnia życzę. Do zobaczenia.